Maciu, serdeczne gratulacje na sam początek. Laureatka Big Brothera, bardzo mi miło. Czy ty już wiesz, na co przeznaczysz nagrodę? Bo 100 tysięcy złotych trafiło w twoje ręce. Tak, jeszcze do końca nie myślałam, ale są takie dwa pomysły. Jeden, bym chciała bardziej tak rozwijać swoje pasje, czyli na pewno coś z modą. Bym chciała może mieć jakiś butik z ubraniami albo jakąś kolekcję, właśnie tak, coś w moim stylu, coś kolorowego, jakieś panterki, jakieś węże, różowe, fioletowe, jakieś takie unicornowe rzeczy, więc to jest pierwszy pomysł. No i na pewno coś przeznaczyć na cele dla zwierząt. Bo sama mam dwa koty ze schroniska, więc byłam w kilku schroniskach w Londynie i naprawdę było mi tak przykro, jak widziałam, co tam się dzieje, więc może coś tutaj właśnie w Polsce. Na razie jeszcze nie wiem do końca, ale to są takie dwa pierwsze pomysły. Twój styl inspirował tysiące Polek, które oglądały Big Brothera, więc jestem przekonany, że ten pomysł na sklep ewentualny jest bardzo dobry, tylko wiesz, twoje życie jednak dzielisz między Warszawę a Londyn. To będziesz bliżej Polski czy bliżej Wielkiej Brytanii myśleć biznesowo na przykład? Na razie będę w Polsce chyba. Zobaczymy, co się wydarzy. I też muszę trochę od Londynu odetchnąć, taką przerwę sobie zrobić. A do Londynu zawsze mogę pojechać na jakiś shopping. Tak, więc myślę, że tak 80% w Warszawie teraz i 20% w Londynie. Czy możesz powiedzieć, że znalazłaś w programie Big Brother miłość? Ponieważ kamery pokazywały twoją relację z Olegiem. No i właśnie, jak ty byś to nazwała na dzisiejszy dzień? Właśnie nie wiem, czy miłość jeszcze, ale na pewno jakieś uczucie jest. Z mojej strony na 100%. Z jego strony chyba też, ale jeszcze nie wiem dokładnie. Są takie różne opinie, bo słyszę i pozytywne, i negatywne. Idź z nim, nie idź z nim. A i siebie. Tak, i właśnie ja chciałam powiedzieć właśnie, że muszę najpierw się sama przekonać, pogadać z nim, spędzić jakiś czas poza kamerami, porandkować. I zobaczyć, jaki on jest, jaka ja jestem, jacy razem jesteśmy i wtedy zobaczymy, co będzie. Ale ja naprawdę bym chciała, więc mam nadzieję, że to było prawdziwe. Ja nic nie udawałam, bo nic nie umiałabym nawet udawać, tak? Więc ja się też zastanawiam, czy było to prawdziwe z jego strony, no ale trzymam kciuki. Olek wielokrotnie podkreślał, że to są prawdziwe emocje z jego strony. On też się bardzo starał, bo nie wiem, czy już wiesz, ale on się na przykład spotkał z twoimi znajomymi, typu z Majleksem, który jest tak różny od niego. Powiedział, że to jest fantastyczny gość. No więc on już wielokrotnie mówił, co się spodobało mu w tobie, a ty mogłabyś określić, dlaczego zwróciłaś na niego uwagę? Bo wiele osób myśli, że może tylko dlatego połączyło was coś, bo byliście zamknięci w jednym domu. To strasznie ciężkie pytanie. Tak, bardzo się cieszę, że on już odnalazł się wśród moich znajomych. To jest super plus, ponieważ na początku chyba jak zobaczył Majleksa na dużym screenie, był trochę zszokowany jego stylem, jego wyglądem, ale później pogadaliśmy o tym w programie, no i on zobaczył się z nim na żywo. Myślę, że jest okej. Jak będzie z nimi dalej, zobaczymy. Jaka była druga część pytania? A. Co tobie spodobało się w Olegu? Ojejku, to jest naprawdę ciężkie pytanie, ponieważ zupełnie jesteśmy z innych środowisk, mamy zupełnie wszystko inne, ale czasami wydaje mi się, że może te różnice się jakoś przyciągają. Także nie wiem, tak, mamy jakąś taką energię do siebie, pomimo tych wszystkich rzeczy negatywnych i barier. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Mamy czas pokaże. Uczucia, ale nie wiem co. Twoja wygrana była komentowana przez wiele osób w taki sposób, że udało ci się być laureatką Big Brothera, ponieważ miałaś ogromne wsparcie swoich przyjaciół, a część z nich jest po prostu popularna, jak ma fashion. Myślisz, że to mogło ci pomóc? Ciężkie pytanie, ponieważ ja byłam tam zamknięta w domu, więc nie wiem, co się działo tutaj. Na pewno ich wsparcie miało też jakiś wpływ, ale jednak mam nadzieję, że ta moja taka tolerancja i peace and love i nie wiem, jakoś że byłam sobą, mam nadzieję, że... Na pewno to zagrało, po prostu ludzie cię polubili. Ale czy na przykład byłabyś gotowa, żeby pójść też w stronę taką, aby stać się osobą popularną, tak jak twoi przyjaciele? Ciężkie pytanie. Ja na pewno bym chciała jakoś odnaleźć się w tym, co lubię robić i stanąć na własne nogi, nie być zależna od rodziców i otworzyć coś swojego w modzie. Więc tutaj nie chodzi raczej o popularność, tylko o tą pasję, wydaje mi się. Na koniec tylko zapytam, który moment z Domu Wielkiego Brata zapamiętasz najbardziej? I z jakiego powodu? Jeden, dwa? Ejku. No, kilka było, myślę, że tak. Bitwa na poduszki. Zawsze mi się coś takiego marzyło, jak w teledysku. Ostatnio byłam też przywiązana do ściany i spadłam. To było ciekawe. Morsowanie, wskakiwanie do basenu z make-upem w ubraniu. Tego nigdy też nie robiłam, więc takie małe detale. No ale przede wszystkim poznałam naprawdę wspaniałych ludzi i myślę, że będziemy wielką rodziną, więc ten moment. A jak wspominasz casting?
casting. Programu. Jak przypominasz casting do programu? Ja byłam w Londynie, było ciekawie. Na czym to polegało? Nie mogę chyba zdradzać takich detali, mi się wydaje, więc nie wiem, co mam odpowiedzieć, ale... Było trudno. Czy było trudno? Chyba tak, ale było dość ciekawie, ponieważ to był taki teamwork w grupach, więc ja lubię ludzi, więc było ciekawie. Bo dużo różnych ludzi z różnych środowisk, tak jak właśnie w programie. Więc to mi się podobało najbardziej. Tam się sprawdziłaś, dom też się sprawdziłaś. Pięknie ci dziękuję, gratuluję jeszcze raz. I mamy nadzieję, że twoje 5 minut będzie trwało przynajmniej 10. Dzięki. O, dziękuję bardzo.